Dzisiaj mamy 13. część cyklu naszego Czy wiesz, co masz? I chcę wam dzisiaj trochę powiedzieć o tym, co to znaczy mieć wrodzoną osobowość, czy też urodzić się z osobowością. Jak to wygląda w rzeczywistości, dlaczego to jest istotne. W Księdze Jeremiasza 1,5 jest napisane: wybrałem cię sobie, zanim cię utworzyłem w łonie matki. Zanim się urodziłeś, poświęciłem cię, na proroka narodów przeznaczyłem cię. Takie sprostowanie pierwsze tego fragmentu. Oryginał mówi na proroka narodu. Na proroka narodu, a nie narodów. To jest bardzo ważne. Ponieważ nie jest to temat na dzisiaj, ale jest to istotne, jeżeli chodzi o ludzi proroczych, o ludzi, którzy wielokrotnie zderzali się z taką informacją, że są prorokami do narodów, ale niestety nie ma kogoś takiego jak prorok do narodów. Taka postać nie istniała w zamyśle Boga nigdy. Nie mamy o takich ludziach też nic napisane w Piśmie Świętym. To jest wymysł dzisiejszych czasów. To są ludzie, którzy mają słowa wiedzy o innych narodach, nazywani są prorokami do narodów, czy też słowa mądrości o tym, co się stanie gdzieś tam, to nazywają prorocy do narodów, a to są dary Ducha Świętego. Prorok jest zawsze ściśle związany albo z danym narodem, albo z daną ziemią, albo jeszcze z mniejszą jednostką. Prorok rzeczywiście zawsze taki był. Prorok taki był wychowany w tym środowisku, on znał to środowisko. Rozumiecie, o co chodzi? Ja dlatego się śmieję, jak tutaj, wiecie, przyjeżdża do Polski ktoś, do Polski, przyjeżdża prorok do Polski. To tak na marginesie zupełnie powiem, bo to jest też takie istotne. I on mówi o Polsce coś, o narodzie polskim. Wiecie, o co chodzi? Są bzdury. Są bzdury. Dlaczego to są bzdury? Bo nie ma precedensu w Piśmie Świętym takiej sytuacji. Rozumiecie? Takiego czegoś nie ma. Żeby ktoś mówił do Izraela, to musiał to być Izraelita. Wychowany w Izraelu. Poczytajcie Pismo, zobaczcie, to w ogóle nie znajdziecie ani jednego precedensu. Żeby mówić do narodu, to trzeba być częścią tego narodu. Rozumiecie? W innym wypadku to można gdzieś jechać, mieć słowo wiedzy, słowo mądrości. Można powiedzieć, mam słowo, że kurczę, w Nowym Jorku na przykład będzie trzęsienie ziemi, czy tam coś innego. I okej, jak najbardziej. Ty masz prawo mieć słowo, że w Nowym Jorku będzie trzęsienie ziemi i możesz to ogłosić, rozumiesz? No w ogóle to są dary Ducha Świętego, pamiętajcie. Dary Ducha Świętego. To każdy wierzący może mieć słowo o tym, że będzie tornado w Japonii, że będzie trzęsienie ziemi na Filipinach i tak dalej. To każdy wierzący. To nie trzeba być prorokiem do tego. W ogóle. Prorok to jest ten, który wyznacza określony kierunek, tak? I to jest człowiek, który pochodzi z danego środowiska. I tak nam Biblia to pokazuje od początku. Nie mamy precedensów innych, rozumiecie? No ale to nie jest temat na dzisiaj. Wybrałem cię. Takie słowo, hebrajskie słowo ida, oznacza dowiedzieć się o kimś, jaki jest poprzez obserwację i intencje. Czyli poprzez obserwację jego intencji. Wiecie, co to oznacza? Co to znaczy, że wybrał go? To znaczy, że przed założeniem świata obserwował jego ducha, jak on się zachowuje. To jest to, że on go wybrał, to jest ida. On go nie wybrał, po prostu przeszedł się, wybrał, ty będziesz prorokiem, albo ty. Nie. Przed założeniem świata obserwował jego ducha.
obserwował, to jest ida. Dowiedzieć się o kimś. Bóg dowiadywał się o duchu Jeremiasza. Stworzył go najpierw w określony sposób, uruchomił go do życia i obserwował go, jak on żyje. Szok. Dlatego to jest napisane, te teksty przed założeniem świata, wiecie, o co chodzi, i tak dalej, rozumiecie? To się działo kiedyś, przed czym, zanim świat powstał. A on już był, zanim świat powstał. Czyli duch Jeremiasza był, wiecie, o co chodzi, zanim świat powstał. Mocne, nie? Duch Jeremiasza był. Zresztą nie tylko on, jego duch, ale nasze duchy wszystkie też. A więc wybrałem cię, zanim cię utworzyłem, czyli uformowałem. Wybrałem cię, zanim cię uformowałem. Czyli obserwowałem cię, obserwowałem twoje zachowania, zanim cię uformowałem w łonie matki. Czyli duch Jeremiasza miał jakieś zachowania, miał jakieś intencje. Rozumiecie? Co miał? Osobowość miał. To miało osobowość. Rozumiesz? Bo to był taki produkt, który można było zaobserwować. Zaobserwować można było. Więc Bóg obserwował go przed założeniem świata. Rozumiecie? Biblia uchyla nam pewnych rąbków tajemnicy związanej z tym, jak funkcjonuje duch człowieka przed zejściem tutaj na ziemię. Ale dlaczego od tego zaczynam? Żebyśmy zrozumieli, że osobowość człowieka, ona nie jest rzeczą nabytą. Tego się nie nabywa. Nie można tego nabyć. Tak jak ostatnio ładnie mi powiedział ktoś taką rzecz, że doświadczenia nie można się nauczyć. To bardzo mądre, co ten ktoś mi powiedział, bo ludzie bardzo chcą przejść pewien taki okres dojrzałości w swoim życiu poprzez przemodlenie, poprzez nauczenie się czegoś, tylko to jest niemożliwe. Rozumiesz? Doświadczenia się nie nauczysz. To frustruje wielu ludzi. Ludzie mówią, kurczę, już bym chciał być dalej. Modlą się, Panie, chcę być dalej. Panie, chcę być dalej. Ja chcę być dalej. Bóg jest mądry, więc się nie odzywa do takiego delikwenta, ponieważ wie, że ów delikwent musi co? Przeżyć kawałek życia. Nie ma takiej możliwości, aby tego delikwenta dotknąć i go przesunąć w doświadczeniu krok dalej. Niestety takich rzeczy nie ma. I tak samo jest z osobowością. Osobowości nie można się wyuczyć, nauczyć, czy też zmienić. Wielu ludzi chciałoby, wchodząc w relację z innym człowiekiem, żeby osobowość tego człowieka była inna. I mówią, zmień się. Duch Święty cię zmieni. Nie zmieni cię. W ogóle rozumiesz to? Nie zmieni cię. Dlaczego cię nie zmieni? Dlatego, że on cię wymyślił właśnie takim, jeśli chodzi o twoją osobowość, i to jest kropka. A potem posłał cię na ziemię z tą osobowością. I teraz, jeśli ktoś, jakiś człowiek, nie chce twojej osobowości, znaczy, że to nie jest twój partner życiowy. To jest bardzo proste. Nie każdy każdemu musi pasować. Nie z każdym się żenisz, wychodzisz za mąż, nie z każdym się też relacjonujesz. Nie z każdym idziesz do służby. Nie z każdym. I wcale nie oznacza, że musisz pójść z każdym. Bo może ci się nie podobać czyjaś osobowość. Rozumiesz? Ja to bardzo dobrze pojmuję. Te sformułowanie dalej, poświęciłem cię, kadasz, to przygotować w celu odłączenia. Czyli on stworzył mu osobowość w takim celu, aby uczynić go szczególnym człowiekiem,
odłączyć go od całokształtu, wyjąć go ze schematu. Wiecie, im bardziej patrzę na świat, im bardziej żyję na tym świecie, przyglądam się temu światu, to widzę schematyczność na tym świecie. Schematyczność, schematyczność. Ja w ogóle wszem i wobec oświadczam, że schematyczność, ona jest dobra tylko wtedy, kiedy rozpoczynamy jakiś proces. Następnie schematyczność przestaje nam służyć. Rozumiecie to? Rozpoczynamy jakiś proces i schemat wtedy jest słuszny zazwyczaj. Uczymy się czegoś, dyscyplinujemy się na czymś. Rozumiecie? A następnie przychodzi siostra schematyczności, czyli elastyczność. Jak człowiek będzie schematyczny, to będzie sztywny jak szpadel. Rozumiesz? A świat taki właśnie jest. Świat jest pełen schematów. Tak należy, tak nie należy. Nie dotykaj, nie ruszaj, nie smakuj. Paweł nienawidził schematów. Paweł mówi, przecież to są wszystko rzeczy ludzkie. Co to w ogóle jest? Za co wy się bierzecie? Co wy próbujecie w ogóle zrobić? A osobowość człowieka jest stworzona, aby ją odłączyć. Kadasz. Odłączony. Odłączony. Ludzi o mojej osobowości jest 2% na świecie. Rozumiesz, o co chodzi? 2%. I też każdy z nas, tych 2%, różni się różnymi drobiazgami. Także jeżeli się zawęzi całe zjawisko, to jestem jedyny. Szczególny. Bo jeśli dodamy do tego określone, wykształcone cechy charakteru i tak dalej, to jestem jedyny. Jedyna konstrukcja na ziemi taka. Zgodne ze Słowem Bożym. Kadasz. Odłączony od reszty. Rozumiecie? Chcę, żebyście widzieli zamysł Boga. Bóg nie ma upodobania w klonach. W ogóle Bóg nie ma upodobania w klonach. Nie ma upodobania w klonach. Mędrzec Joda rzekł. A zwyczaj to pradawny. Dwóch zawsze ich jest. Jeden nauczyciel i jeden uczeń. To są prawa. Każdego człowieka Bóg indywidualnie kształtuje. Indywidualnie z nim się relacjonuje. Dlaczego? Bo ten człowiek jest indywidualną osobowością. Jeden nauczyciel, jeden uczeń. Rozumiecie? Przeznaczyłem cię. Słowo Natan. Natan, wiesz, że jesteś przeznaczony? Powiedzcie Natanowi, że jest przeznaczony. To jest takie hebrajskie słowo, tak jest nazwane. Dany. W określony sposób jest przeznaczony. Zobaczcie, z czym jest związane przeznaczenie człowieka? Z jego osobowością. Czyli człowiek jest przeznaczony do tego, inaczej, jest przeznaczony, aby wykonać, zrobić w życiu, osiągnąć w życiu to, co jest zgodne z jego osobowością. Ten fragment nam to pokazuje. Czyli Bóg mówi, Jeremiaszu, ja obserwowałem twojego ducha przed założeniem świata. Obserwowałem go, jak on sobie funkcjonuje. Następnie, Jeremiaszu, wziąłem twojego ducha i włożyłem go w łono twojej matki. I ty się urodziłeś, Jeremiaszu, i ty masz wypełnić moją wolę, posłuchajcie, ograniczoną do twojej osobowości. Wiesz, jaką masz wolę Boga do wykonania? Zgodną z twoją osobowością. Nie masz innej woli Boga do wykonania. Czemu? Bo Bóg tego nie robi ludziom. Bóg nie robi takich numerów ludziom. Że człowiekowi daje wytyczne i mówi, zrób to. A człowiek mówi, ale ja się do tego nie nadaję.
A religijny kaznodzieja szepcze z boku: wszystko możesz w tym, który cię umacnia w Chrystusie. I potem ten człowiek dalej nie radzi sobie w tej dziedzinie i przychodzi diabeł i mówi: no i co? Przecież nie masz Chrystusa, bądź szczery. No przecież wiesz, bo jakbyś miał Chrystusa, to byś wszystko mógł i tą rzecz też byś mógł. I co? Jest zaklopsowany człowiek? Zaklopsowany. Życie jego zaczyna się toczyć między dnem kibla a deską. Jeden wielki kurcze wir. Rozumiesz? Wiesz, co ci powiem? Możesz tylko tyle, na ile twoja osobowość jest w stanie przyjąć. Twoja osobowość jest naczyniem na Bożą moc. Innego naczynia nie masz. I choćbyś na rzęsach chodził, to nie nabędziesz. Bo osobowość twoja została ci dana przed założeniem świata. Zszedłeś z nią na ziemię. I nie ma co się spinać, bo człowieku żyłka pęknie. A ludzie się spinają. I mówią: ja się będę modlił i to osiągnę. Nie będziesz się modlił i tego nie osiągniesz. Przestań. Możesz osiągnąć tylko to, co zostało złożone w twoim duchu przed założeniem świata. Do tego możesz dodać. Na to może przyjść moc. I powiem wam coś. Zrealizowanie swojej osobowości na tym świecie to jest absolutny stan szczęścia. Człowiek nie będzie bardziej szczęśliwy tu na ziemi niż poprzez zrealizowanie swojej osobowości. Nic ten człowiek więcej nie może sobą zaprezentować. I nieważne, ile będą mu krzyczeć w uszy: wszystko możesz, proszę idź popróbuj. Ja zawsze mówię: weź sobie post, nie wiem, no 20 dni, żeby się nie tego, 20 dni pość, módl się, rozumiesz, o co chodzi? I teraz proszę idź, zrób rzeczy niezgodne z twoją osobowością, idź. Przecież wiesz się, co się będzie działo. Ośmieszenie przyjdzie. Ośmieszenie. Ludzie po prostu będą śmieszni. A pierwszy na loży szyderców będzie siedział szatan i będzie śmiał się prosto w twarz takiemu człowiekowi. I będzie mu w ogóle mówił: no i co? Cienki jesteś i to wszystko. Rozumiesz? A człowiek będzie potem krzyczał: precz szatanie, precz szatanie. Szatan mówił: ale dlaczego precz? Czemu precz, jak ja mówię zgodnie z prawdą? I coś wam powiem. Jeśli diabeł stoi na prawdzie, to nie możesz go wyrzucić ze swojego życia. Rozumiesz? To jest niemożliwe w ogóle. Bo jeżeli człowiek postępuje wbrew swojej osobowości, to diabeł doskonale wie, że człowiek ten jest w kłamstwie. I kiedy diabeł do niego przychodzi i mówi: ty jesteś cienki, nie możesz zrobić różnych rzeczy, to wiecie co? Paradoksalnie diabeł stoi na prawdzie. Bo diabeł doskonale wie, że ten człowiek nie może zrobić niczego ponad swoją osobowość. A że diabeł to jest bydlak, to stoi na tej prawdzie i z ciebie szydzi. Rozumiesz, o co chodzi? A jak ty chcesz go przegnać, to ci nie wychodzi. I potem się rodzą takie teorie, rozumiesz, jaki to diabeł silny, jakie to mam opresje. Opresje są tylko wtedy silne, jeśli tym opresjom chrześcijanin da pole. Jeśli chrześcijanin postępuje wbrew swojej osobowości, zaczyna gwałcić sam siebie, chce robić różne inne rzeczy, sięga po dziwne sprawy, a nie realizuje jednocześnie potencjału osobowości swojej, rozumiesz, to diabeł ma pełne prawo stać i z niego szydzić prosto w twarz. I nic mu nie zrobisz temu diabłu. Wiesz, kiedy zaczną się problemy z diabłem? Kiedy kończą się problemy z diabłem? Kiedy zaczynasz być sobą, czyli swoją osobowością. Diabeł nienawidzi, jak jest się sobą. On nie znosi bycia sobą. On chce, żebyś był kimś. Żebyś był jakiś. Rozumiesz, o co chodzi? On nie chce, żebyś był sobą. Posłuchaj, sens tego wersetu.
Zaobserwowałem, jak funkcjonujesz, zanim cię uformowałem w łonie matki. Przygotowałem cię w taki sposób, abyś był inny niż wszyscy. A potem dałem ci być propagatorem dla narodów, czyli prorokiem dla narodów, dla narodu. Dałem ci być prorokiem. Dałem ci być głosem. Uformowałem cię, rozumiesz, w łonie matki, zgodnie z twoją osobowością. Obserwowałem cię wcześniej, dzieciaku. Patrzyłem, jak cudownie się rozwijasz, jak cudownie kształtuje się twoja osobowość. Tam, poza ziemią, gdzie nie ma opresji, gdzie nie ma szatana. Rozumiecie, że nasze osobowości są doskonałe? Czy rozumiecie, że one są doskonałe? Bo są kształtowane w środowisku, gdzie nie ma szatana, gdzie nie ma grzechu, gdzie nie ma demonów. One są doskonałe. Są doskonałe. Rozumiesz? Kiedy rodzimy się na nowo, to tak naprawdę odpalamy cały potencjał naszej osobowości. Cały potencjał, tak jakby kluczy ktoś przekręcił. Buch! Rozumiesz? Jesteś jako osobowość, jesteś doskonały, ale musisz się z tym zgodzić. Musisz się polubić. Musisz przestać szukać w sobie kogoś innego. Musisz przestać udawać, przyglądać się na innych. Myśleć, o, gdybym ja miał to, co tamto. To czy tamto, bo tamta osoba ma, ja nie mam. Rozumiesz? Ja nie mam. Z tego tekstu wynika, że duch człowieka jest unikalnym zestawem starterów, które podczas tworzenia się płodu w idealny i specyficzny sposób kształtują psychikę człowieka. Rozumiecie? Tam są startery, punkty startowe. Dusza człowieka, ona otrzymuje pełne kompleksowe oprzyrządowanie. Rozumiecie? Rozumiecie, dlaczego tutaj, w tym ruchu, taki duży nacisk kładziemy na zdrowie psychiczne? Bo tam jest pełne oprzyrządowanie. Tam wszystko jest. Tam wszystko jest. Tam wszystko wygrzebiesz. Wszystko, co ci jest potrzebne do życia i pobożności. Tam wszystko znajdziesz. Duch Święty poodpala, rozumiesz, o co chodzi, wszystkie elementy w tej duszy. Wszystko poodpala, co należy. Tylko trzeba chcieć dać oczyścić się. Z wszelkich domieszek, z wszelkich iluzji. Ja jestem tak, ja jestem taki. Ja nieraz słyszę od ludzi, ja jestem... Bóg mnie powołał, nie wiem, na ewangelistę. No dobrze, dobrze, dobrze. Ewangelizujesz? No z kim mam ewangelizować? Jak to z kim masz ewangelizować? Sam. Jestem ewangelistą, tylko czekam, aż mnie Bóg... Ale ty jesteś ewangelistą? Czy ty... No jestem. To dlaczego nie ewangelizujesz? Wyjaśnij mi to bardzo proszę. Ja jestem w ogóle prorokiem. No dobrze, jesteś prorokiem. Ja nieraz już to słyszę. Jesteś prorokiem. Co to jest w ogóle, powiedz? Weź mi opisz tą infrastrukturę wpływu twojego. Jak ty wpływasz? Na kogo ty wpływasz? Ja jestem duszpasterzem. Masz jakieś dusze, co je pasiesz? Duszpasterz, pasterz dusz. No masz dusze jakieś? Ale Bóg mnie powołał na duszpasterza. Ja mówię, posłuchaj, masz duszę, jedną duszę. Pokaż mi jedną duszę, którą pasiesz. No jest taki brat w internecie. Mistrz to jest. No są mistrzowie właśnie. On jest duszpasterz. Ja mówię, ty jesteś w ogóle... Ty widziałeś tego brata raz? Widziałem go. Ja mówię, jak? Na online. Ja mówię, na jakim online? Człowieku w ogóle... Rozumiesz, o co chodzi? Tak jakby dziecko online urodzić. Wiesz, o co mi chodzi? To są bzdury.
To są bzdury, a my w dzisiejszym czasie w tych bzdurach żyjemy w ogóle potąd. My wszyscy w nich siedzimy, rozumiecie? Kościół w tym siedzi wszystkim. Bo iluzja jest cudowna, iluzja jest... W ogóle nie wiem, ilu z was brało narkotyki, ale ci, którzy brali narkotyki halucynogenne, to są ludzie, którzy wszelkiego rodzaju halucynogenne, małe czy większe, to jest nieważne, ale to chodzi o to, że iluzja wytworzona w takim człowieku, który brał takie narkotyki, ona jest niesamowita. Jest niesamowita, wiesz o co chodzi? Już nawet nie mówię o jakichś grubasach, ale wystarczy palić marihuanę, systematycznie palić marihuanę i teraz powrót do realności jest cholernie trudny. Bo kiedy palisz marihuanę, to głowa twoja funkcjonuje w takich iluzyjnych parametrach, że nie ma pewnych w ogóle schodów życiowych. Takie schody tam nie istnieją, że ujarasz się. Mówiłem wam kiedyś, miałem takiego gościa, co tam marychę dla nas sadził i robił haszysz. I teraz on cały czas jarał, cały czas ten Bogdan. I ja pamiętam, on do mnie dzwoni kiedyś. I w ogóle, on miał cały czas taki tam, siema, w ogóle wierzę. Był zawsze szczęśliwy ten człowiek. I on dzwoni do mnie, ja miałem ksywę Helmut, mówi, Helmut, wiesz, mówi, przyjechali tutaj chłopaki do mnie, mówią, że mi nogi połamią, w ogóle, wiesz, jakie mnie oddam pieniądze. Jemu w ogóle, on mówił do mnie, że jest u niego jakaś ekipa, że właśnie mu wynoszą lodówkę za długi, rozumiesz, o co chodzi, i chcą mu połamać nogi. I on to mówił w takim tonie, w ogóle, wiesz, wyluzowany Bogdan, wiesz, o czym mówię. Ja tak w ogóle, ja to do dziś pamiętam, mówię, ale jazda. On w ogóle zero problemów, wiesz, ekipa w domu, bandziory, nie? Jakiś skok wewnętrzny byłby chociaż u takiego, no nie, bo on żył w iluzji przez cały czas, nie? On przypuszczam, że jakby mu te nogi łamali, to w ogóle on by w połowie tylko czuł. Bo tak znieczulony człowiek, nie? Wiecie, iluzja jest w wielkiej cenie dzisiaj. Cały czas jest w wielkiej cenie. A realność jest w ogóle związana z tym, że trzeba zacząć formować to według jakiegoś wzoru. Aha, mam taką osobowość. Teraz muszę wszystko zrobić, żeby w ogóle ta osobowość wybuchła tym potencjałem. W ten sposób będę w pełni pełnił wolę Boga. Mam być wielki według mojego rodzaju. Wielki według mojego rodzaju. Ja jestem pewny, że ja przed założeniem świata przewodziłem ludziom, tym duchom. Ja jestem tego pewny. Ja jestem pewny, że ja już tam gromadziłem te duchy wokół siebie. Czasami nawet spotykam ludzi i ludzie to mówią, wiesz, jakbym cię znał od zawsze. Ja mówię, to jest możliwe. Ja naprawdę w to wierzę. Ja naprawdę w to wierzę, że są tacy ludzie, którzy mają jakąś taką myśl w głowie, gdzieś tam z tyłu głowy, że znają mnie od zawsze. I to są ludzie, z którymi spotkałem się przed założeniem świata. I ja tych ludzi organizowałem tam. I wiecie co? Bóg mi się przyglądał. Bóg mi się przyglądał. Patrzył, jak ja to robię. Ja się taki urodziłem. Robiłem to od dziecka. Od dziecka to robiłem. Od dziecka. Nigdy nie byłem częścią czegoś, tylko zawsze byłem przywódcą czegoś. Zawsze. Zawsze od dziecka. Przywódca piaskownicy, przywódca w podwórku, przywódca zabaw, przywódca w szkole. Nigdy część. Rozumiecie? I zawsze mi to świetnie szło. Zawsze imponowałem ludziom, zawsze potrafiłem ludzi zagrzać do jakichś w ogóle działań. To było, rozumiecie o co chodzi, zawsze takie coś było, zawsze. Urodziłem się z tym. Inni się starali, chcieli być, nie wiem, w szkole, chcieli być, nie wiem, jacyś tam fajni. Wiesz o co chodzi? Starali się, robili różne rzeczy, a ja zrobiłem jedną rzecz i o tym pół roku mówili w klasie. To pół roku było w ogóle, co jeszcze Piotrowski wtedy, on to zrobił, Piotrowski zrobił. Bo to było zupełnie inne, zupełnie szczególne. To było takie kurcze, że do niczego tego nie można było podpiąć. Rozumiecie o co chodzi? Ze wszystkim.
z rozrywką, z ważnymi sprawami, z ubraniami, no ze wszystkim, z każdą rzeczą, z każdą rzeczą. Z każdą rzeczą. Po prostu, nie? Siedziałem w domu, nie wiem, która klasa, szósta klasa, w ogóle heavy metalu wtedy słuchałem. Słuchałem heavy metalu, ostro w ogóle. Ubranie sobie robiłem, bo mnie nie stać było na ten. Ubranie sobie robiłem, mówię, skórzane spodnie, chcę mieć czerwone, skórzane spodnie. No skąd wziąć? No to w autobusy wsiadałem, wycinałem tyły od siedzeń, takie kurcze czerwone w PKS-ach. Człowieku, sam sobie uszyłem. Człowieku, uszyłem sobie czerwone spodnie, jak wchodziłem na jakiś koncert, nikt takich nie miał. Człowieku, uszyte z tyłów od siedzeń. Człowieku, byś siadł do autobusów na Sielsku, wtedy człowieku wszystkie siedzenia były obcięte z tyłu. Co? No jak to? Były sztywne jak trzeba. Rozumiesz, o co chodzi? Były sztywne równo. Ale miałem. I byłem jaki? Jedyny. Wiesz, o co chodzi? Jedyny. I teraz ja to rozumiem dlaczego. Bo to jest osobowość pewna. Rozumiesz? I słowo o tym mówi, że to jest coś odrębnego. Dałem ci osobowość, mówi Bóg, aby cię wyodrębnić, Jeremiaszu. Jeremiasz się bał tego wyodrębnienia. On cały czas, my tam, te tłumaczenia nasze, że tam, o ja mam, tam się jąkam, słabą mowę mam, coś tam, to bzdury wszystko takie, rozumiecie o co chodzi. On się w ogóle, wiecie, czego Jeremiasz się najbardziej obawiał? Jeremiasz się obawiał, że on musi być inny niż reszta. Rozumiecie? I wielu chrześcijan obawia się, że mają być inni niż reszta. A religia zaciera ręce i mówi, dobra, to stworzymy jedną bryłę. Wszystko będzie miało kolor gówna. Rozumiesz, o co chodzi? Nic się nie będzie wyróżniało tutaj. Nic. I potem toczy się taka w ogóle, taka kula się toczy, tak? To się toczy, pełne stereotypów, pełne schematów, tak? A pamiętajcie, świat biegnie do przodu. A chrześcijanie toczą się gdzieś z tyłu. A jak już próbują w coś wejść, to na jakich zasadach? Na zasadach świata. I to jest szok w trampkach. Rozumiesz? Idą na kompromisy i ściągają ludzi systemem świata. A gdyby zechcieli tylko zajrzeć głęboko w siebie i rozlać się przed Bogiem jako osobowości indywidualne i powiedzieć, Święty Duchu, przyjdź do tego. Przyjdź do tego, co stworzyłeś przed założeniem świata. Rozwiń to, Boże mój, a ja będę współpracował, Panie. Będę współdziałał z Tobą. Będę łamał wszelkie zapory. Boże mój, stworzyłeś mnie przed założeniem świata. Jestem szczególny. Bycie szczególnym to nie jest wywyższanie się. Rozumiecie, o czym ja mówię? To nie jest żadne wywyższanie się nad drugiego człowieka. Bo jak są wszyscy szczególni, to nie ma jak się wywyższać. Tu nie ma wywyższania. Osobowość to stałe cechy i właściwości jakiejś psychiki, które nadają tej psychice szczególny wymiar. Szczególny wymiar. To te cechy i właściwości nadają psychice spójność zachowań. Rozumiecie? Człowiek jest spójny. W swoim szczególnym rodzaju. On jest spójny. To one sprawiają, że dana psychika reaguje tak, a nie inaczej. Rozumiecie? To są reakcje osobowościowe. One również powodują, że dana psychika wchodzi w takie, a nie inne interakcje. To nasza osobowość pcha nas w takie interakcje albo w inne interakcje. Mnie do pewnych ludzi w ogóle nie ciągnie. Nie wiem, jak...
mnie do pewnych ludzi ciągnie, do pewnych nie. Powiem inaczej. Ja w ogóle pójdę wszędzie i do każdego człowieka, żeby mu głosić Chrystusa. Jak już się nawróci, to będę go uczył. Rozumiecie, o co chodzi? Będę go kształtował. W tej konfiguracji ciągnie mnie do każdego człowieka. Ale tylko do pewnych ludzi ciągnie mnie, jeżeli chodzi o pewnego rodzaju łączność jakąś. Rozumiecie? Mam z nimi jakąś łączność. Popatrzcie. Są tacy ludzie, którzy nie znają Jezusa, a wchodzicie z nimi w interakcję i macie z nimi łączność. Zauważyliście to? To jest proste. Ktoś powie, dlaczego tak się dzieje? Ja mówię, no dlatego, że to są spójne albo wzajemnie się zasilające, wypełniające elementy osobowości. To jest bardzo proste. I możesz na przykład z tym człowiekiem przebywać godzinę, dwie, osiem, dziesięć, się nie męczysz. A z bratem w Chrystusie, wypełnionym Duchem Świętym i mającym międzynarodową służbę, posiedzisz 15 minut w jednym pomieszczeniu i bardzo chcesz, żeby spotkanie się skończyło. Już wymieniliście rzeczy, już na siebie ręce położyliście, już Duch przepłynął. Wszyscy idziemy w swoją stronę nieba. I się dziwisz. Dlaczego? Bo to jest inna osobowość. No wcale z nim nie. Ja dlaczego mam z nim? Są tacy aktorzy, z którymi ja oglądam wszystkie filmy. A są takie filmy, naprawdę się mówi, o to super film. Ja ten film popatrzę, 15 minut mówię, o nie, ja tego nie mogę obejrzeć. Jak ja to obejrzę, to będę musiał sobie robić w ogóle potem pokutę. Będę musiał pokutować, będę musiał się obmywać w krwi Jezusa, jak obejrzę ten film. Dlaczego? Bo tam jest coś tak dla mnie niestosownego, dla mnie. Rozumiecie? Bo moja osobowość ma własny pewnego rodzaju kręgosłup. Ona pewne rzeczy tylko bierze, a pewnych nie bierze. I te, których nie bierze, to one mnie zanieczyszczają, rozumiecie? Dla kogoś one mogą być fajne, ale nie dla mnie. W ogóle nie dla mnie. Starcia czasami mówi, tam jakieś filmy, żeby obejrzeć film, to musimy dojść do porozumienia, we troje na przykład. No i Sara proponuje, to obejrzymy High School Music. Ja mówię do niej, co? Tak, a ja mówię, ale co masz przeciwko wydobywaniu oka? Mówię, ja mówię, o co chodzi. Ja ci mówię, pokażę film, w którym krew się leje i trup się ściele gęsto, ale to jest naprawdę coś wartościownego. A ten High School Music obejrzę, ja naprawdę będę musiał się więcej modlić. Dlaczego ja się będę musiał po tym modlić więcej? Bo płycizna tego zagadnienia jest tak duża, tak duża, tak duża, rozumiecie, o co chodzi? Że ja w tym brodzę. Ja wysycham, gdy to oglądam. Nie wiem, czy rozumiecie, o czym mówię. Ja tam wyschnę. Ja. Ja nie mówię, że ktoś, ale moja osobowość w tym wyschnie. Po prostu. Ja nie mogę tego zrobić sobie. Tak jak Derek Prince mówi, kiedy żona mówi do niego, idziemy do kina, a on na jaki film? Na taki i taki. On mówi, poczekaj, za chwilę wraca. Nie, mówi, nie możemy tego zrobić Duchowi Świętemu. No nie możemy na ten film iść, kochanie. Bo tam pójdziemy my i Duch Święty, no. No nie pozwolę, żeby na to patrzył. Rozumiesz, o czym mówię? To brzmi w ogóle zabawnie, ale co to jest? To jest ściśle związane z osobowością człowieka. Rozumiesz? Ja w pewne interakcje nie wchodzę. A wielu ludzi, chrześcijan mówi, kurczę, tak bym relację nawiązał z tym bratem, jakoś mi nie idzie. Przychodzą do mnie, mówią, nie mogę z nim się relacjonować. Ja mówię, ale no to dlaczego się, no to co, że nie możesz? No bo tak relacje powinniśmy mieć. Ja mówię, no ale masz z nim relację. Przychodzisz, mówicie sobie dzień dobry, bo rozmawiacie, co tam robiłeś. No byłem na ewangelizacji, to wszystko. No tak, ale potem tego się rozchodzimy. No, rozchodzicie się, bo nie macie ze sobą co? Nic wspólnego. Więcej. Co tym dziwnego? Ale jesteśmy w jednym kościele. Ja mówię, a dlaczego ty uważasz, że bycie w jednym kościele jest wprost proporcjonalne do tego, żeby każdy z każdym miał mega przylepę? Skąd ty to w ogóle wytrzasnąłeś? Przecież to jest niezgodne z tym, że są różne osobowości. To jest w ogóle nieprawda. To sztuczne kościoły takie rzeczy robią. To plastikowe kościoły. Halo! Halo!
co u ciebie? Halleluja, u ciebie chwała Bogu. Rozumiesz, o co chodzi? I mówię, mam relację z Krysią, mam relację. Jaką ty masz relację? Jaką ty masz z nią czy z nim relację? To jest relacja, jaką ty masz relację? Co to za relacja? To nie jest żadna relacja, to jest wymiana uprzejmości. Ja to rozumiem, bądźmy uprzejmi i fajnie, to też jest fajne. Ale z drugiej strony nie dziwmy się swoim osobowością, że my nie mamy z pewnymi ludźmi łącznika głębokiego. Co nas łączy? Łączy nas prawda, łączy nas wiara, łączy nas służba, łączy nas front. Okej? Ale nie każdego połączy grill, nie każdego połączy ognisko, nie każdego połączy pójście do kina czy pójście na pizzę. Nie każdego to połączy. Dlaczego? Bo są różne osobowości. Rozumiesz, o co chodzi? I tak jak w tej zabawce dla dzieci, że tam są takie, jest taka piłeczka, jest taka trójkącik, kwadracik, kuleczka i się uczy dzieci, co tam wchodzi. I wiesz, jak jest małe dziecko, to pcha ten trójkąt w ten kwadrat. No nie, on się dopiero musi przeanalizować tą zabawkę. Aha, to tu się wkłada. Rozumiesz, bo trójkącik wejdzie w trójkącik. Odwieczne prawo życia. Wszystko się rozwija według swojego rodzaju, powiedział Pan. Według czego się rozwija? Według swojego rodzaju. Jak Izraelici wpadli na pomysł, żeby sobie robić wełniane w ogóle ubranie, a pod spodem robić lnianą podszewkę, to przyszedł w ogóle prorok i powiedział: nie, 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 nie. Nie będziesz z dwóch rodzajów materiału czynił sobie odzieży. Tak powiedział Pan, koniec. On im prorokował na każdym kroku. On ich nauczył, czym jest odrębność. On powiedział: nie będziesz jednocześnie siał żyta i pszenicy, nie będziesz tych rzeczy robił. Rozumiesz? A ja pszenżyto chcę wyprodukować. Pszenżyto jest fajne, tylko dwa razy bardziej narażone na insekty. Rozumiecie? Tak jak kiedyś przyszło im do głowy, żeby skrzyżować osła z koniem. Wyszedł muł. Bezpłodne stworzenie, nie może się rozmnażać. Ale niby wszystko dobrze. Ale Pan powiedział: nie będziesz mieszał gatunków. Okej? Okay? Nie będziesz. Tak samo jest z osobowością. Osobowości albo do siebie pasują, albo nie. Albo tam coś gra, albo tam nie gra. Rozumiesz? To właśnie osobowość reguluje doznania danego człowieka, potrzeby danego człowieka i działania danego człowieka. To jest właśnie związane z osobowością. To ona to reguluje. Doznania, potrzeby i działania. Rozumiesz? Ja jakoś przeżywam różne rzeczy, a ktoś tak nie przeżywa. Ktoś mówi, ja wczoraj sobie tam siedzę w pokoju i tam sobie Agata przychodzi, ja siedzę właśnie, mówię, tak się popłakałem, siedziałem, coś tam oglądałem. Ja się wzruszam. Ja mam takie coś. Rozumiesz, o co chodzi? Obejrzę czas i to coś takiego, jakbyś ty to zobaczył. Ja nie wiem, czy ciebie to by wzruszyło. Nie wiem, czy ciebie by to... Mnie pewne elementy wzruszają jakieś, moją osobowość, rozumiesz? A pewne nie. Mnie wzrusza to. A ponieważ jestem, i tu jest praca, ponieważ ja mam wypracowane te tematy, czyli ja pozbyłem się różnego rodzaju skafanderków, to teraz ja, jak sobie coś na przykład oglądam, czy czytam, czy cokolwiek innego, jakoś coś doświadczam czegoś, jestem wolny, to ja w pełni to przeżywam. Siedzę. Rozumiesz, o co chodzi? Bo ja to przeżywam. Jestem, rozumiesz, ja jestem odkamieniony, wolny, ale to jest zgodne z moją osobowością. Ty byś popatrzył z boku, czego on się wzrusza? No ja się wzruszam, ty nie musisz. Rozumiesz, o co chodzi? Ciebie będzie może wzruszać w ogóle, jak tam będzie, wiesz, biegła dziewczyna z kwiatami, czy tam facet do niej będzie biegł z kwiatami. No nie tak się możesz, to, że i oni sobie siebie rzucą się w ramiona. Może cię to wzruszyć. To jest możliwe na przykład dla kogoś. Dla mnie, kurczę, jak tam będzie w ogóle, wiesz, samuraj do końca walczył na polu walki, kurczę, wiesz, o co chodzi, bronił czegoś i tam go zabijają, ja będę płakał. Ja się wzruszę na takie coś. No te kwiaty się nie wzruszę. Ktoś powiedział, bo nie jesteś wrażliwy. No jestem wrażliwy, tylko nie na to. Mam taką osobowość. Czego ty chcesz od mojej osobowości? Mi pasują pewne rzeczy.
Rozumiesz? Ja bym żył w innej epoce, to ja bym był na wojnie, ja bym gdzieś takie rzeczy robił, rozumiesz, o co chodzi. Ja w czasie okupacji bym, nie wiem, strzelał do faszystów, gdzieś tam chodził po domach, takie rzeczy bym robił. Ja bym takie rzeczy robił, nie? To jest moja osobowość. Takiego mnie Bóg stworzył. Rozumiecie? Kiedyś taki, ktoś tam mówi, a bo ten wasz kościół to jest akarmia. Ja mówię, no wiem, bo ja jestem generałem z osobowości. To co ty byś chciał, że co ja zrobił? High School Music? No ktoś, kto ma inne uwarunkowania, to stworzy inny kościół. Ja to w ogóle rozumiem. Ja to szanuję. Okej? Ja to naprawdę szanuję. On będzie ściągał innych ludzi do siebie. Oni będą się tam drobić, coś tam robić i super. Bo to jest osobowość tamtego człowieka i takie osobowości do niego lgną. Tak się tworzy państwa, tak się tworzy kościoły, tak się tworzy organizacje, tak się tworzy zgodnie z osobowością przywódców. No przecież to proste jest. Rozumiesz? Osobowość to jest jakiś element, posłuchaj, element Boga. W Bogu jest to wszystko. Jest ten wojownik, jest ten High School Music, wszystko tam w nim jest. Rozumiesz? W nim to wszystko jest. Wszystko. I teraz on udzielił każdemu z siebie, rozumiesz, o co chodzi? I stworzył takie odrębności właśnie. I my musimy zrozumieć, że to są fakty. I nam nie wolno próbować wyrównać siebie do innych albo innych do siebie. My musimy się nauczyć współpracować z osobowościami. I ja rozumiem, czym jest to, czym jest charakter, szlifowanie charakteru i tak dalej. To są odrębne sprawy. Ja szanuję ludzkie osobowości, natomiast nie każda osobowość ludzka do mnie pasuje, a ja nie pasuję do każdej. Ja to w ogóle rozumiem. Dlatego ja znalazłem swoje miejsce w królestwie i każdy z nas musi znajdować swoje miejsce w królestwie. Rozumiecie, o co chodzi? Swoje miejsce. I ruch jak powstaje, to są ludzie, którzy mają podobne koncepcje. Oni nie są tacy sami, ale mają podobne. Akurat jakimś elementem swojej osobowości dotykają każdego z tych fragmentów. I się tworzy coś. To ona... Ta osobowość zarządza używaniem intelektu. To na niej zasadza się charakter. To przez nią działa duch człowieka. Wszystko z nią jest związane. Osobowości nie przeskoczysz. Urodziłeś się z nią i z nią umrzesz. Rozumiesz? I teraz w twojej gestii leży, aby ją najlepiej wykorzystać, bo za to nagrodę dostaniesz. To jest twój kapitał, twój potencjał, twój talent. I przyszedł Stwórca i rozdał talenty. Rozumiesz, o co chodzi? Rozdał ci coś, dał ci coś, stworzył cię z jakiegoś. I teraz tylko takiego, jakiego cię stworzył, to takiego cię rozliczy. Jak przyjdzie do nieba, wejdzie taki człowiek, który jest bardzo taki, nie wiem, powiedzmy delikatny, czy no nie wiem, jakkolwiek, jakiś, to teraz Bóg go rozliczy z tego, jaki on jest. On do niego nie zażąda. On nie powie do niego, ty, co tam na froncie nie byłeś? A on mówi, a na jakim froncie? Mówi, Boże, na jakim froncie? A co to jest front? Ja się nie zajmuję frontem, no. Rozumiesz? I bardzo dobrze. To jest bardzo dobrze. Każda osobowość jest dobra. Nie ma złych osobowości. Charaktery są złe. Rozumiecie? Ale osobowości nie ma złych. Nie można powiedzieć, że jakiś tam psychopata, jakiś tam zboczeniec, zabójca, on miał chorą osobowość. Że chorą to można powiedzieć, ale nie można powiedzieć, że on miał złą osobowość. Jego osobowość jakby była chora, ona się rozchorowała. Krótko powiedziawszy, on jej prawidłowo nie ukierunkował. On nie zrobił z nią tego, co należy. Hitler nie zrobił, co należy ze swoją osobowością. Stalin nie zrobił, co należy. Rozumiecie, o co chodzi? Oni nie zrobili tych rzeczy.
Wielu ludzi schowało głęboko swoją osobowość. Głęboko schowali. Był taki pan, nazywał się Edward Gierek w naszym kraju. Ten facet bardzo źle oceniany przez wielu ludzi. Chciał zrobić pewne konkretne rzeczy w naszym kraju, bo miał konkretną osobowość. Rozumiecie? Ale to było niespójne z tym, co w tamtych czasach w ogóle było. I był inny pan w tym czasie. Pan Wojciech Jaruzelski. Zaburzony jak piątek z pankracym. Pusty, rozumiesz, jak kubeł. Wylękniony jak zając. Taki był pan Wojtek Jaruzelski. I kiedy skonfrontował się z panem Edwardem Gierkiem, to nastąpił bardzo duży problem polityczny. Gierek chciał eksponować siebie i zresztą zrobił bardzo dużą ekspozycję siebie. Jaruzelski bał się i chciał robić wszystko, żeby było po jakiemu? Po staremu. I zrobił wszystko, żeby było po staremu. Wysiudali Gierka, zrobili stan wojenny. Rozumiecie, o co chodzi? Jeden osobowość ekspansywna, chcąca w ogóle dać na miarę swoich możliwości. Osobowość druga, wycofana, zalękniona, zakompleksiona. Przecież Jaruzelski to tak zakompleksiony człowiek, który się w pale nie mieści. To jeden wielki kompleks. Rozumiesz? I sprzężenie było. Nie mogli się zgodzić. Gdyby Jaruzelski był człowiekiem, który by chciał się rozwinąć, który by chciał swoją osobowość wyeksponować, rozumiecie? To była zupełnie inna para kaloszy, bo facet miał siłę w sobie. Rozumiesz? Pokazuję wam specjalnie na różnych odcinkach te rzeczy. Ponieważ osobowości nie możesz zmienić, musisz ją przede wszystkim zaakceptować, a po drugie pokochać. Ty musisz pokochać swoją osobowość. Zobaczcie, gdzie tutaj jest miejsce, tak, nie lubię się, mam kompleksy, jestem jakiś nie taki, albo nie pasuję do tego, albo ja za mało duchowy, albo ja tak. Co to w ogóle jest? Zaakceptować, jestem taki, jaki jestem. Proszę bardzo, ja się w ogóle dowiem, jaki ja jestem, a weź się dowiedz, jaki ty jesteś. Masz jeszcze czas, wakacje, jeszcze jest w ogóle do sezonu, mamy miesiąc. Weź się skup na tym, jaki ty jesteś. Powiedz, Boże, pokaż mi, jaki ja jestem. Ja tutaj chcę zrobić opracowanie mojej osoby. Chcę widzieć siebie twoimi oczyma, kiedy obserwowałeś moją osobowość przed założeniem świata. Daj mi spojrzeć, Duchu Święty, twoimi oczyma na mnie. Daj mi spojrzeć twoimi oczyma. Daj mi mnie poobserwować. Ja się pamiętam, modliłem 20 lat temu. Boże, daj mi wgląd we mnie samego. Daj mi wgląd. Ja muszę się poznać. Ja cię się poznałem. Jestem poznany człowiek. Dlatego czasami do mnie ludzie mówią, wiesz, Arturze, ja ciebie nie poznaję. Ja mówię, czemu? Kiedyś to ty byłeś inny. Ja mówię, ale kiedy? No tak z 15 lat temu, jak cię znałem, byłeś inny człowiek. Ja mówię, tak. Byłem zamknięty, wycofany, w ogóle gniotący, w ogóle różne rzeczy w sobie, religijny. Mówię, naprawdę ci się podobałem wtedy? No tak, ale głosiłeś. Ja mówię, ja zawsze głoszę. Ja głoszę od początku. Ja od 2001 roku non-stop głoszę Ewangelię. Tylko jest pytanie, rozumiesz, o co chodzi? Co ze mną w tym wszystkim było? A co jest dzisiaj? Dzisiaj jestem otwarty, wiem, o co mi chodzi, wiem, co mi się podoba. Jak coś jest śmierdzące, to mówię, że to śmierdzi. Jak coś pachnie, to mówię, że to pachnie, się zachwycam. Wiesz, o co chodzi? Kiedyś było we mnie pełno kurtuazji, nie mówiłem, że coś śmierdzi, bo nie wypada. Jak coś pachniało, to nie zachwycałem się za bardzo, bo no tak, wiesz, trzeba być takim stonowanym. Rozumiesz, o co chodzi? Taki byłem. I taki ci się podobałem, naprawdę? Taki byłem fajny, bo ja bym nie chciał mieć takiego kolegi.
Ja bym nie chciał mieć takiego kolegi. Nieautentycznego. Ja nie chciałbym z kimś się takim kolegować. Ja nie chciałbym. A dlaczego mam się z nim kolegować? W ogóle po co? Co on dla mnie ma? To, co przeczyta i to, co się dowie? Co on mi zrobi? Biblię zacytuje? No weź. Po co? Co to w ogóle jest? Rozumiesz? Ani to się dobrze pobawić, ani dobrze powalczyć, nic. Co z nim zrobić? Zaakceptowałem się i pokochałem. Musisz zaakceptować swoją osobowość i pokochać swoją osobowość. Jest napisane w Biblii takie coś. Zobacz. I wszyscy królowie, wtedy ujrzą narody Twoją sprawiedliwość i wszyscy królowie Twoją chwałę i nazwą Cię nowym imieniem, które usta Pana ustalą. Nazwą Cię nowym imieniem, które usta Pana ustalą. W ogóle człowiek posiada Izajasz 62:2. I jesteś jakiś, masz imię ustalone przez Boga, rozumiesz? Jesteś osobą, która jest ustalona przez Boga. I teraz musisz się takim zaakceptować i musisz się pokochać. Żeby się pokochać, to trzeba się poznać. Jak możesz pokochać, jak nie znasz kogoś? Rozumiesz? Nie możesz pokochać, jak kogoś nie znasz. Musisz poznać. Musi być poznanie. Ludzie mówią, ja od razu jak spotkałem się z Bogiem, to Go pokochałem. Ja mówię, ty jesteś, nie, to jesteś dziwny, naprawdę. Mówię, w ogóle jak mogłeś spotkać się z Bogiem i Go pokochać? Ja się spotkałem z Bogiem, się przestraszyłem. O, to jest to, co ja, to moja pierwsza reakcja, słowo honoru. Ja, moje spotkanie, ja się spotkałem z Bogiem, się przestraszyłem. To był początek. To ja mogę powiedzieć, rzeczywiście takie miałem przeżycie. Się przestraszyłem, mówię w ogóle, ale jazda, mówię. Wszystko nie ma sensu w ogóle i w ogóle wow, tylko wow mogłem mówić. Wiesz, o co chodzi? Z którą stronę nie spojrzałem, to było wow. Gdzie to do miłości? Wiesz, zaufanie niewybudowane, nie wiadomo, o co chodzi, co to za postać, czy to przyjdzie, ci coś urwie, czy to co ci zrobi, czy wiesz, czy coś ci dospawa. Nie wiadomo, co to teraz będzie chciało zrobić z tobą. Rozumiesz, o co chodzi? Weź tu, kochaj teraz. Miłość przyszła z czasem. Miłość z czasem przyszła. Miłość przychodzi z czasem obserwowania. Miłość przychodzi z czasem poznawania. Tak przychodzi prawdziwa miłość. Reszta to jest w ogóle ściema. Rozumiesz? To ściema reszta jest. Jednak żeby to zrobić, musisz zgodzić się z Bogiem, że to Jego dar dla Ciebie. Ty musisz się zgodzić z Bogiem. Jeśli chcesz zaakceptować swoją osobowość, pokochać, musisz zgodzić się z Bogiem. Powiedzieć, Boże, ja się zgadzam, że to jest dla mnie, to jest moje, to jest super. A następnie musisz zacząć poznawać swoją osobowość. Poznaj się. Rozpoznaj się. Dowiedz się o sobie, jaki jesteś. Użyj wszystkich środków. Nie przejmuj się, że bo powiesz, ojejku, a jak ja się pomylę? Nie pomylisz się, nie można się pomylić w osobowości. To tak jakbyś się narzekał, a jak ja się pomylę w tym, co mi smakuje? Popatrz, jakby postawili przed tobą 30 potraw i ty będziesz teraz miał spróbować wszystkich. Ty się nie możesz bać, że ty się pomylisz, że coś ci nie smakuje. Jak coś ci nie będzie smakować, to ci nie będzie smakować. To proste. Tak? To proste. A jak ci coś będzie smakować, to będzie smakować. Ty nie musisz do tego dorabiać dodatkowych innych rzeczy. Rozumiesz? Poznawaj siebie. Chciej się poznać. Pamiętaj, że to Bóg stworzył to o twoją osobowość, więc w pierwszej linii idź do Niego po zobrazowanie siebie. Powiedz, tak jak ci powiedziałem, chcę siebie poznać. Pomóż mi w tym. Daj mi wgląd we mnie. Korzystaj też ze źródeł już objawionych. Rozumiesz? Nie bój się korzystać z internetu, nie bój się korzystać z takich rzeczy. Sprawdź siebie, zrób sobie testy. Obejrzyj siebie, nie bój się psycholodzy wiedzą masę tych rzeczy, o których ja dzisiaj wam głoszę. Oni to wiedzą, odkryli to dawno temu. Oni nie wiedzą, że to Bóg stworzył osobowość, ale wiedzą, rozumiesz? Jak się do niej dodrapać? Bo to jest psychika człowieka. Rozumiesz, o co chodzi? To się wlało w psychikę.
Jakby cię teraz wziął jakiś psycholog na rozmowę i przebadał cię pod kątem osobowości, to ci wyrysuje twoją osobowość. Rozumiesz, o co chodzi? I najprawdopodobniej w 99% się nie pomyli. Dlaczego? Dlatego, że to jest jasne, co masz w sobie. To jest jasne, co masz w sobie. On cię zada pytanie. Proszę pana, idzie pan sobie ulicą i widzi pan, że jakiś tam zboczeniec się, nie wiem, próbuje gwałcić kobietę. Co pan zrobi? A. Zareaguje pan bezpośrednio. B. Wezwie pan policję, ale pan nie podejdzie. C. Uda pan, że pan tego nie widzi. Tak? D. Pomoże pan gwałcicielowi. Na przykład. D. Które? D, C, B, A. Które? I teraz takich pytań zada ci psycholog kilka, rozumiesz, o co chodzi? I na tej podstawie, bo co, z obfitości serca mówią usta, powiedział Pan, amen? No to on posłucha, co ty mu powiesz, zbierze to wszystko do kupy i powie, o, proszę bardzo, taki Pan jesteś. I ty w to spojrzysz, powiesz, ale jazda, no ja taki jestem. Dzik z lasu taki jestem. A inny powie, ja taki romantyk bardziej, a inny we mnie Zorro drzemie, rozumiesz, każdy będzie inny. Tak? A więc najpierw przyjdź do Boga, ale też korzystaj z innych źródeł. Nie obawiaj się tego. Kiedy chodzisz w Duchu Świętym, to Duch ci wskaże wszystkie pomocne rzeczy. On cię tego nauczy. Nauczy cię tego. W ogóle chrześcijanie to wypluwają. Wiecie co? Modlimy się tak. Ogłaszamy w imieniu Jezusa, że skarby narodów należą do nas. Amen. Tak jest napisane w piśmie. Ja znam wiele skarbów narodów. Wiedza, którą nabyły narody. Informacje, którą nabyły narody. Historię, którą przeżyły narody. I jest napisane, że skarby narodów należą do mnie. Co robię? Ja się nauczę na nich. Ja się nauczę na nich. Ja się nauczę, a Duch Święty będzie mnie prowadził przez to. On mnie poprowadzi przez to. Duch Święty przeprowadzi cię przez całą gęstwinę głupoty ludzkiej i zaprowadzi cię do prawdziwej wiedzy. A ty tą wiedzę przyjmiesz, a Duch Święty ją podstępuje, jeżeli będzie prawdziwa. Pamiętaj o tym. Gdy poszukujesz siebie w sobie, to właśnie stajesz się poszukiwaczem skarbów. Ta przypowieść teraz zaczyna należeć do ciebie. Że jeśli dowiedziałeś się, gdzie jest skarb, kupujesz cały teren i zaczynasz wykopaliska. Człowiek królestwa jest przyrównany do mądrego człowieka. To o tobie jest. Pokop w sobie. Wykop skarb. Bądź pewny siebie. Bycie pewnym siebie oznacza, że wiem, kim jestem. Wiem, jaki ja człowiek. Wiem, na co mnie stać. Ja w ogóle wiem, o co chodzi. Ja wiem, na co mnie stać. Ja to wiem. Ja to wiem. Rozumiesz? Gdy poznajesz swoją osobowość, to zaczynasz dostrzegać mapę Bożego działania w twoim życiu. To jest mapa Bożego działania. Tam działa Bóg. Tam jest wschód, zachód, północ, południe. Rozumiesz, o co chodzi? Tam się rozgrywa w ogóle, wiesz, walka na śródziemiu. Tam to widać. Tam widać, skąd przychodzą orki. Tam widać, skąd idą oddziały w ogóle za królem. Tam to widać. To się dzieje w tobie wszystko. W ogóle rozumiecie to? Że to się w was dzieje? To w was się to wszystko dzieje? Ten cały świat, to się dzieje w was? To w was się dzieje. To w środku się wszystko dzieje. W środku się dzieje. Tak jak Izrael dostał obietnicę, że będzie bezpieczny w granicach swoich, tak ty będziesz bezpiecznie żył w granicach swojej osobowości. Będziesz bezpiecznie żył w tych granicach. I ja się świetnie czuję w granicach mojej osobowości. Ja się nie wybieram poza. Wiecie, dlaczego ja się nie wybieram poza granice mojej osobowości? Ja tak głęboko siebie znam, że wszystko poza mną wydaje mi się nieciekawe. I to jest dla każdego człowieka. Stąd jest napisane, nie będziesz musiał pożądać. A kto nie będzie pożądał? Tylko ten, kto jest w 100% zaspokojony. A kto jest w 100% zaspokojony? Ten, kto porusza się w granicach swojej osobowości, zgłębia te granice, zgłębia ten teren i wpuszcza Boga, aby działał tam na maksa. I tu nie ma możliwości, pożądam. Czego pożądać, jak jest wszystko gorsze dla mnie?
poza mną, wszystko jest gorsze. I ktoś, ale to arogancko brzmi. Ale ja mówię, ale też tak sobie powiedz. A bardzo cię proszę, przestaniesz się przypieprzać do mnie w momencie, kiedy sam to powiesz i staniesz przede mną i mówisz tak, powiesz, Artur, wszystko poza mną jest gorsze. Naprawdę. Wszystko poza mną jest gorsze. Jak do tego miejsca sobie dojdziesz w życiu, to nigdy w życiu nie będziesz pożądał. I co zrobisz? Założysz diabłu kaganiec na mordę. Człowieku, dziękuję uprzejmie. W ogóle zakneblujesz go. Zakneblujesz diabła. On do ciebie przychodzi i mówi, ale wiesz co, Arturze, tam to jest taka sytuacja, że jakbyś po nią sięgnął, mówię, czy ty jesteś nieprzytomny? Zobacz, w czym ja siedzę. Zobacz, w czym ja siedzę. Proszę ciebie, złoty tron. Rozumiesz, o co chodzi? Złota posadzka, złota komnata. Rozumiesz? Najlepsze steki. O co ci chodzi? Gdzie ty mnie ciągniesz? Co ty chcesz mi zaproponować? Żyję w mojej osobowości. Jestem sobą i jestem z tego dumny. Jestem synem człowieczym. Synem człowieczym. Rozumiesz? To twój Eden. Twoja osobowość to twój Eden. Twój Eden. Nie ma innego Edenu dla ciebie. Co ty tam chcesz szukać gdzieś? Eden masz w sobie. Drzewo życia rośnie w tobie. Rozumiesz? W tobie. To najbezpieczniejszy teren do życia. Poza tym terenem, tak naprawdę, jak chcesz poznać dogłębnie prawdę, to są dzikie zwierzęta. Tam dzikie zwierzęta. Teren nieprzyjazny. Nie szukaj też podobieństw osobowościowych, bo to jest ślepa uliczka. Bóg ma wiele dzieci, ale wszystkie one są podobne do Niego, a nie do siebie nawzajem. Pamiętaj. Dzieci Boga podobne są do Ojca, a nie do siebie. To jest Bóg. Dzieci Boga są do Ojca podobne. Zawsze dzieci są podobne albo do matki, albo do ojca. Rozumiesz? Jak ktoś widzi dziecko na przykład i mówi, no jest podobny do brata. Ja mówię, nie no, co to w ogóle za sformułowanie, w ogóle podobny do brata? Nie można tylko kogoś powiedzieć, że jest podobny do brata. On nie jest podobny do brata, on jest podobny do matki albo do ojca, a nie do brata. No jak do brata jest podobny? Co ma brat z nim? I brat i on są podobni do matki albo do ojca. No, nie ma takiego czegoś. Nie będziemy się porównywać z ludźmi tylko wtedy, kiedy będziemy zadowoleni z siebie. Tylko wtedy. W innym wypadku ludzie non-stop się będziemy porównywać do kogoś. Jak się do kogoś porównujesz, a weź to tak na luzie, bo krew Jezusa ci obmywa, nie przejmuj się. Ale jak się tak porównujesz, tak sobie siedzisz, tak sobie puść sobie tą głowę, puść sobie, zobacz w ogóle na ile ta głowa pracuje jak trzeba, puść ją, tak spuść ją ze smyczy. I zobacz jak ona tak poleci, to jak zacznie się porównywać, to dlaczego ona się porównuje? No porównuje się dlatego, bo nie jesteś z siebie zadowolony. To jest bardzo proste. Tam, nie szukaj tam w ogóle specjalnych demonów w tym wszystkim. Po prostu nie jesteś z siebie zadowolony. Masz coś do siebie masz. Jakieś wąty masz do siebie. Rozumiesz, o co chodzi? Jakieś masz skrzywienia, masz na pieńku ze sobą. Dlatego się tam porównujesz. A bo ten temu to zrobił, a mi nie zrobił. A dlaczego miał tobie zrobić, człowieka? Może on nie chce ci robić. Bo on chce komuś. Wiesz, o co chodzi? Ludzie, którzy swoją osobowość poznają, kochają ją. To są ludzie zaspokojeni. Oni są szczęśliwymi ludźmi. Tak sobie chodzą po tym świecie, wiesz o co chodzi? I tak się gibają, tak? Rozumiesz o co mi chodzi? Oni tak chodzą po prostu. Takie coś mają w życiu. Tak się chodzi i się tak giba, no. Bo on nie rozgląda się na boki. On cały czas patrzy wewnątrz. I to się nazywa życie w duchu. Rozumiesz o czym ja mówię? Wewnątrz. On nie patrzy na zewnątrz nigdzie. Wewnątrz patrzy. Człowiek, który głęboko pozna swoją osobowość, to nawet do Jezusa się nie porównuje. On bierze z Niego przykład, on się uczy, on się nie porównuje do Niego. A dlaczego się ma porównywać do Jezusa?
Czemu do Jezusa ma się? Jezus miał swoją osobowość. Ja się leczę Jezusem, żebyście mnie dobrze zrozumieli. Wiecie, po co Jezus przyszedł do mojego życia? Żeby mnie wyleczyć. Jezus przyszedł, żeby mnie wyleczyć. Ja się leczę Jezusem. Co to znaczy? Ja biorę Jezusa jako matrycę charakteru. Jako matrycę używalności umysłu, emocji. Jako matrycę poruszania się w darach Ducha Świętego. Rozumiecie? Jako matrycę relacji z Bogiem. Ja jako Jezusa do tego używam. A na pewno nie porównuję osobowości Jezusa do mojej. Absolutnie tego nie robię. Ja sobie w ogóle świetnie zdaję sprawę, że Jezus pewnych rzeczy by nie robił, co ja robię, a ja bym nie robił pewnych, co Jezus. Ja bym pewnych rzeczy nie robił. Rozumiesz? Po prostu nie. I ty też byś nie robił pewnych rzeczy, co Jezus. Gwarantuję ci. Jak się tak przyjrzy się mu jego życiu, to byś zobaczył, okej, zgadzam się z tą prawdą, no tak, ale ja tu bym taką rzecz jeszcze zrobił, a tutaj bym jeszcze taką zrobił. I na przykład wiele ludzi się potępia w ten sposób, a Jezus sam powiedział, większe rzeczy niż ja robić będziecie. Aha, czyli... To, że ty byś inaczej zareagował w konfrontacji z faryzeuszami, to jest w porządku. Byle zgodnie z tą prawdą. Ja na przykład bym nie wziął bata na nich. Ja bym taki numer nie wywinął, człowieku, że... Nie będę się z wami tym dzielił, bo jak ja miałem taki, jak to czytałem, to mówię, Panie Jezu, jak ja bym z nimi tutaj mówię... Ja już miałem plan, jak ja bym z nimi pojechał tam. Według mojej osobowości bym to załatwił. Ty, Panie, wziąłeś bicz. Ty tak uwolniłeś emocje. Też bym uwolnił. Zgodnie z moją osobowością. W zgodny ze mną wysublimowany sposób. Oni by to zapamiętali do końca swojego faryzyjskiego życia. Rozumiesz? Czemu bym to zrobił? Bo takim mnie Bóg stworzył. Takim mnie Bóg stworzył. Rozumiesz? To jest ważne. I to po... A wiecie, do czego to nas popycha? Żebyśmy odważnie zgłębiali siebie. I nie bali się tego. I nie mówili, wow, jakiś jestem odpalony. Jaki jesteś odpalony? Pasujesz do standardu prawdy? Pasuje. To o co ci chodzi? W ogóle o co ci chodzi? Nie rozumiem. Jak pasujesz do standardu prawdy, to o co ci chodzi? To znaczy, że jest wszystko dobrze z tobą. Nie walcz też z ludźmi o innych osobowościach. Nie zacznij ich traktować jako ludzi problematycznych. Ale zacznij ich traktować jako uzupełnienie siebie. Ja szukam uzupełnienia dla siebie, uzupełnienia. Ja się gdzieś kończę. W ogóle ja uwielbiam to, że się gdzieś kończę. Kiedyś to ja się tego bałem. Wiecie, dlaczego ja uwielbiam swój koniec? Dlatego, że wiem, że od tego momentu zaczyna się ktoś. I teraz ja z tym kimś będę kooperował. Kiedyś, wiecie, jak byłem mało dojrzałym człowiekiem, to jak czegoś nie widziałem w duchu, no nie? To mówiłem, Boże, otwórz moje oczy, żebym tak dobrze widział. A wiecie, co teraz robię, jak czegoś nie widzę w duchu? Mówię, Boże, daj mi inne oczy. Daj mi człowieka z oczami, który będzie patrzył tam, gdzie ja nie widzę. On wtedy do mnie przyjdzie i mi powie. I wiecie, ile ja mam dzisiaj oczu? I tutaj... Realizuje prawdę, proroctw nie lekceważcie. Ja szanuję proroków, ja szanuję ludzi proroczych, ja zbieram informacje od ludzi proroczych, a kiedyś, kiedy byłem zatkany i nie byłem pogodzony ze sobą, to mówiłem, chcę widzieć, Panie, chcę, żeby moje oczy były otwarte, jeszcze szerzej, jeszcze szerzej. Potem sobie myślę, kurczę, jak ja chciałem takiej szerokości otwarcia oczu, rozumiesz, to by mi się skończyła czaszka. Ja bym musiał widzieć w ogóle tam. Mówię, a Jezus taki nie był. Normalnie widział tylko tu. Wiesz, o co chodzi? Bo Bóg rozwiązał to w ten sposób, że jest wielu ludzi bożych i wiele oczu bożych. I ja nie muszę widzieć jakiegoś zagadnienia do końca.
ja widzę tyle, ile moja osobowość jest w stanie ogarnąć, tak? A potem na przykład pisze do mnie Mateusz Warchoł i mówi, mam. A on ma oczy gdzie indziej. On ma gdzie indziej w duchu oczy. Rozumiesz, o co chodzi? On ma oczy tam. Ja tam nie widzę. A jego oczy są tam. I on tam widzi. I on mi pisze, co on tam widzi. I teraz ja biorę to, co on tam widzi, okej? I składam z tego szeroki obraz. Dodaję jego obraz do mojego obrazu i zaczynam mieć perspektywę. Używam wpływu apostolskiego po to, aby teraz ukształtować zarówno moją konstrukcję życiową, jak i jego, kiedy łącząc jego perspektywę i moją perspektywę. Normalna współpraca w Duchu Świętym. Po co ja mam widzieć wszystko, jak ja mogę mieć wielu przyjaciół? Tak? A nie traktować ludzi jako wrogów. Ludzie jako wrogowie traktują. Rozumiesz? Bo on jest inny. Pewnie, że jest inny. Zobacz, czy nie pasuje do ciebie. A może pasuje gdzieś. A może się łączycie gdzieś. A może jest taki element w tobie, który się kończy. Gdzieś jest granica twoja. Dziękuję uprzejmie. Jest granica. Ja mam swoje granice. I kocham moje granice. Kocham granice. Bo to są święte granice. Ja nie mam diabelskich granic w życiu, ale mam święte granice. I ty też masz granice. I jak będziesz kochał swoją osobowość, to będziesz kochał granice swojej osobowości. I wiesz, co będziesz robił? Będziesz szukał ludzi, którzy będą mogli cię poszerzyć. I to będzie co? Miłość. Bo to będzie podział życia już na kawałki. Będziecie sobie wzajemnie usługiwać. Nie pozwól, aby zabrudzenia twojej osobowości posiadały prawo bytu w twoim życiu. Czyść tą osobowość. Nie pozwól, żeby cokolwiek tam obsiadało. Dbaj o charakter. Nie myśl sobie, okej, okay, tak jak kiedyś takim gościem siedzę w więzieniu, głoszę mu Ewangelię. On mówi, a Bóg mnie takiego stworzył, to mnie takiego ma. Ja mówię, nie no. No nie. Przecież ty jesteś jeden wielki strzęp życiowy, jeden wielki problem życiowy. Jesteś nienarodzony z Bożego Ducha, idziesz do piekła, w ogóle siedzisz w pudle, baba cię zostawiła, moje człowieku, zobacz, moje wszystko się sypie, moje, rozumiesz? Wiesz, no kurczę, wszystko masz, masz cukrzycę, masz nadwagę, boli cię serce, masz padaczkę, nie mów mi takich rzeczy, że Bóg cię takiego stworzył, no błagam cię, no zobacz, co ty jesteś. Czyść swoją osobowość. Jak widzisz, że coś tam osiada na tym, to po prostu czyść. Zwalczaj aż do osiągnięcia sukcesu wszystkie zabrudzenia w twojej osobowości. Ona się też ma uświęcać. Czym jest uświęcanie osobowości? To jest oczyszczanie jej z wszelkiego rodzaju jakichś zabrudzeń, jakichś w ogóle wycofań, jakichś niezadowoleń, jakichś dodatków światowych. Tam się różne rzeczy pojawiają. Jedni są tacy bardziej wycofani, inni próbują wyskoczyć poza tą swoją osobowość. Weź to wszystko utnij, spokutuj z tego wszystkiego. Rozumiesz? Wykorzystuj ją w należytych celach. Również nie wchodź w interakcję z zaburzeniami osobowości u innych ludzi, bo możesz mieć już wszystko poukładane w swoim życiu, ale będziesz miał kontakt z różnymi ludźmi, którzy będą próbowali toksycznie na ciebie wpływać. Oni mają różne zaburzenia osobowościowe. Oni nie porobili porządku w swoich osobowościach. Nie pozwól na to, żeby oni na ciebie wpłynęli. Powiedz stop, stop, nie, ziomek, to nie tędy droga. Musisz z tego wyjść, przepraszam cię. Nie iść na kompromis, nie mów okej, w porządku. Nie, no nie. Idąc tą drogą i sukces osiągniesz i diabła unikniesz. Rozumiesz? Masz osobowość. Ciesz się z tego. W ogóle przyjdź do domu i uwielbi Boga za to. Jak umiesz pisać wiersze, to wiersz napisz. Powiedz, Boże, mam osobowość, halleluja. Jestem szczęśliwy, naprawdę. Ja to ja, nowe imię. Jakie ja mam imię? W ogóle nie wiem, chcę je zobaczyć, rozumiesz? To nie musi być zwerbalizowane imię, to nie chodzi o to. Tu chodzi o to, jaki jestem, jaki jestem, jaki jestem. Chcę się sobą cieszyć, Boże.
Chcę się cieszyć z tego w ogóle, czego pragnę. Chcę się cieszyć z tego w ogóle, co mnie interesuje. Chcę się cieszyć z tego, że wiem, co mnie gniewa nawet. Mnie pewne rzeczy gniewają i się nie zgadzam z nimi w ogóle. Rozumiecie? Wczoraj Agata mi tam opowiadała tam jedną historię o takim naszym bracie w Chrystusie, bardzo religijnym człowieku, który no bałagan robi, no bałagan straszny. Ja nienawidzę tego. Ja tak nienawidzę religii, słuchajcie, takiego kurczę. Jest, wiesz, jest religijny człowiek, ten człowiek jest przekonany o swoich poglądach, strasznie ma popsutą głowę i teraz tam dobrze, żeby on się tam, wiesz, schował w mysią dziurę i tam se siedział, no to w porządku, ale on wpływa na innych ludzi. I tym innym ludziom w tej głowie psuje. No wiesz, ja słyszę to i we mnie od razu w ogóle podnosi się wszystko. Mówię, no bydlak, no. No mówię, to kurczę. Rozumiesz, o co chodzi? Mówię, Boże, ja wiem, że to jest Twoje dziecko. Ja wiem, że to jest mój brat. Ale Boże, bym mu mordę skuł naprawdę. No, całym sercem swoim. Teraz bym go spotkał w tym momencie po prostu... sam na sam byśmy byli, nikt by się tam nie dowiedział. Potem, rozumiesz, zobaczylibyśmy, w jakim byśmy byli stanie po tej całej akcji. No. Tak, tak. Czy się modlić razem, czy nie. Ale rozgniewałem się strasznie na to. Wiecie, o co chodzi. Bo taki też jestem. Ktoś inny by to zrzucił. Powiedział, to nieważne, co cię to obchodzi. Wiesz co? W ogóle kocham królestwo. Widzę to w duchu, jak ludzie potrafią być w ogóle ściągani przez innych ludzi na dno, bo są ludzie, którzy są tacy silniejsi, mają silniejsze charaktery, a jednak są bardzo mocno popsuci i ściągają tych słabszych, rozumiecie? Bo tam silny to mu się nie da ściągnąć, ale tego słabszego tam ściąga, kurczę, nie? I potem tego słabszego trzeba wyciągać z tej nory. A mi zawsze było, wiesz, ja z tego rodzaju, że jakby tam, wiesz, facet gwałcił kobietę, ja bym nie sięgnął po telefon komórkowy, tylko tam polazł do niego. To ja z tego rodzaju jestem, wiecie, z tego, co robisz, łobuzie? No. Chcesz się zamienić z nią? Ja znam paru kolegów, mogę ci w ogóle zaraz się zamienić z nią. Rozumiesz? Na jej miejscu się znajdziesz. Zadzwonię nie na policję, tylko do paru kolegów ze starego życia. Rozumiesz? Bo to od razu człowiekowi inaczej się w głowie robi takiemu. Wiesz, o co chodzi? Więc ja, w ogóle we mnie ten gniew powstaje. Rozumiesz? Spełnisz swoje powołanie i nagrodę odbierzesz. Ale rozwiń się osobowościowo. Bądź sobą. Bądź sobą w Chrystusie Jezusie. Rozumiesz? Bądź sobą. Bądź sobą. To będzie ważne, to jest ważne. Chciałbym, żebyście pamiętali o tym, co macie. Żebyście rano wstali z myślą, że macie osobowość i to nie jest coś błahego. Nie mówcie, mam Ducha Świętego. Wszyscy wiemy, że mamy Ducha Świętego. Wszyscy wiemy. Wszyscy tu mamy Ducha Świętego. Wszyscy. I jesteśmy w kościele charyzmatycznym, jesteśmy... Proszę bardzo, on też wie. O, jak się cieszył. No. Mówi, też mam też. Nawet nie wiecie, mówi. Nawet nie wiecie, że jestem zbawiony. Dobra. Chodzi o to, że temat osobowości w chrześcijaństwie jest wypchnięty gdzieś. Wiecie dlaczego? Bo to się mówi, wiesz, to jest nauka światowa. To nie jest nauka światowa. Dlatego wam pokazuję, że to nie jest nauka światowa. To jest nauka Boża. Normalna nauka Boża. Nauka Boża. I trzymajmy się tej nauki. Wstańmy, proszę. Ojcze, ja modlę się o ludzi. Ja dziękuję, że Twoje słowo przyjmujemy jako Twoje słowo. I ono jest dla nas ważne. Tak jak każda inna prawda. Ojcze, dziękuję Ci, że jesteśmy ludźmi, którym stworzyłeś osobowość przed założeniem świata, że znałeś nas, zanim nas tutaj posłałeś, że widziałeś naszego ducha, że ukształtowałeś nas tak, jak chciałeś, dałeś nam z siebie, udzieliłeś nam części siebie. Ojcze, dziękujemy Tobie, że każda z naszych osobowości jest podobna do Ciebie. To kawałek Twojej osoby. Ojcze, uwielbiamy Cię za to. Ojcze, ja chcę, żeby ludzie w kościele i w zespole byli w pełni świadomi swoich osobowości, żeby je rozwijali w Duchu Świętym.
żeby poddając się prawdzie kształtowali granice swojego życia i w tych granicach rozwijali się w 100%. Ojcze, ja chcę, żeby osobowości były oczyszczane. Ja przeklinam każde zaburzenie i każdy diabelski wpływ na osobowość ludzi w kościele i w zespole. Ojcze, ja ogłaszam w imieniu Jezusa, że ludzie będą się rozwijać u nas w swoich osobowościach i będą uwalniać Twoją moc właśnie przez swoje osobowości, że gdziekolwiek się pojawią, tam Twój Święty Duch będzie w pełni działał, bo oni w pełni będą otwarci w swoich osobowościach na Ciebie. Ojcze, dziękuję Ci za to w imieniu Jezusa. Amen.